Powstanie Reakto wynikło z realnej potrzeby ochrony wielokrotnie niszczonego i rabowanego domku górskiego. Lokalizacja uniemożliwiała szybką reakcję na otrzymywane wezwania alarmowe, a co za tym idzie na potencjalne zagrożenie. To zrodziło myśl, aby do weryfikacji tego typu incydentu zacząć wykorzystywać drony. Były to podwaliny tego, co rozwijamy obecnie, czyli innowacyjne rozwiązanie dedykowane branży ochrony, wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne i sieć stacji dokujących, nazywane przez nas systemem szybkiego reagowania. Po testach opracowywanych technologii, które rozpoczęliśmy w maju 2022 roku, przyszedł czas na konfrontację naszych założeń z rzeczywistością. Rozpoczęliśmy pilotaż usługi z partnerskimi agencjami ochrony. Działania te obejmują m.in. wspólne testy na obiektach ochrony, walidację naszych założeń operacyjnych i technicznych, a także przygotowanie oferty, aby mogła być świadczona w sposób komercyjny. W następstwie pilotażu na coraz to większych obszarach planujemy rozpocząć komercyjne świadczenie naszej usługi na początku 2023 roku. Znajdujemy się w Moszczenicy Niżnej w województwie małopolskim, gdzie realizujemy pilotaż naszego systemu szybkiego reagowania. Harmonogram pilotażu podzielony został na etapy, w ramach których realizujemy testy z kolejnymi przedstawicielami Agencji Ochrony. Wspólnie testujemy różne scenariusze operacyjne przy wykorzystaniu naszej autorskiej infrastruktury. Jako serwis zawsze jesteśmy otwarci na nowe technologie, a Reakto w tym pomyśle gwarantuje nam kompleksową usługę, czyli gwarantuje drony, gwarantuje całą technologię, cały know-how, który umożliwi nam rozszerzenie usług dla naszych klientów. Oferowane przez Reakto usługi, zarówno w formie reakcji na alarm, ale i bardziej rozszerzone jak loty patrolowe, wydają się być idealnym rozwiązaniem zmierzającym do szybkości dotarcia na miejsce oraz weryfikacji alarmu, czy jest on prawdziwy czy fałszywy. Pozwoli to szybko zweryfikować alarm i już w tej fazie powiadomić grupę interwencyjną oraz policję o fakcie np. dokonywania włamania, dewastacji czy wtargnięcia na teren chroniony. Bardzo interesujące, przede wszystkim bardzo pożądane, jest skrócenie czasu reakcji, czyli szybsze dotarcie drona na obiekt przed grupą interwencyjną oraz możliwość zweryfikowania sytuacji operacyjnej na obiekcie. Również bardzo atrakcyjne jest uzyskanie możliwości przy kolejnym etapie uzyskania akredytacji wykonywania lotów w dowolnych kierunkach, czyli podążanie za sprawcą, który spowodował załączenie się alarmu, i jedziemy w konkretne miejsce, gdzie on się udaje, a nie na obiekt, gdzie tego sprawcy prawdopodobnie już nie ma. Myślę, że jest to przyszłość, jest to XXI wiek, jest to pokazanie klientowi nowej warstwy możliwości, w których zarówno bezpieczeństwo takie bezpośrednie, ale też informacja, która może do niego spłynąć w szybkim, rzeczywistym czasie o tym, co się dzieje u niego na obiekcie, w przestrzeni prowadzenia biznesu. I to dzisiaj jest zoptymalizowanie tych procesów, które w firmie, czas i tak dalej są bardzo istotne. Wdrożenie systemu szybkiego reagowania usprawni nam proces z dotarciem do obiektu, jak i też z eliminacją fałszywych alarmów. Oznacza to, że będziemy mogli wprowadzić kolejną innowacyjną usługę, dzięki której będziemy mogli szybciej reagować na zagrożenia, które się pojawiają na obiektach, co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo naszych klientów na ich obiektach. Taurus Ochrona jest nastawiony na innowacje. Naszą wizją jest zostanie liderem innowacji w zapewnieniu bezpieczeństwa na rynku polskim. Dlatego usługa Reakto bardzo ładnie wpisuje się w nasze DNA. Przy dzisiejszych rosnących kosztach utrzymania załóg interwencyjnych oraz dojazdów na fałszywe alarmy, każdy szuka takiego obszaru, gdzie możemy optymalizować te koszty. Jest to na pewno zakres, w którym te koszty mogą być zminimalizowane. Nasze kolejne kroki to pilotaż usługi na większych obiektach, m.in. na obszarze dawnej kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach, a także na terenie gminy Skawina. Wspólnie z partnerami kontynuujemy współpracę, w ramach której przeprowadzimy analizę wyników pilotażu, zidentyfikujemy najbardziej perspektywiczne lokalizacje dla uruchomienia usługi, a także zweryfikujemy zainteresowanie rozwiązaniem wśród klientów docelowych. Ostatnim krokiem będzie komercyjne wdrożenie naszej usługi w pierwszych lokalizacjach w Polsce.